Cześć, witam na naszym kanale. Hubert, Marcin. Dzisiejszy odcinek kręcimy w Krośnie, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. A czemu tutaj jesteśmy? Tutaj płytę poślizgową, zobaczycie później w materiale, odcinek będzie podzielony na dwie części. Najpierw opowiem Wam pokrótce o Camaro, jakie to auto jest, natomiast później zobaczycie w praktyce, jak to auto się zachowuje. Nie bez przyczyny przejechaliśmy też Dodge'em Huberta samochodem, a czemu? Żeby sprawdzić, jak się zachowa zwykłe auto. Zwykły samochód rodzinny. A jak się zachowuje samochód sportowy na płycie poślizgowej, na kontrolowanym poślizgu, na slalomie i tak dalej. Także i sprawdzić jeszcze jedną ważną rzecz, no. Różnicę, jaka jest różnica między samochodem ze szperą a bez szpery. Dokładnie tak. Dodam, że tak, mamy temperaturę dzisiaj około 5-6 stopni. Obydwa samochody są na oponach zimowych, także przyczepność tak. Powinna być super. Mokra nawierzchnia, także warunki bardzo takie realistyczne. Stosowne do pory roku. Także zapraszam do oglądania materiału i jedziemy z koksem. Myślę, że będzie naprawdę ciekawy. Słuchajcie, fajną rzeczą jest to w Camaro, jeżeli chcecie takie auto kupić, to no, bardzo dużym plusem jest to, że do zabawy auto jest fantastyczne, bo tak jak widać możecie zupełnie wyłączyć kontrolę trakcji. I zaraz Wam pokażę, fajnie, bo też auto nie wyjeżdża przodem, jedziemy tak 40-50 i układ kierowniczy jest fajny, bo nie jest on bardzo miękki. Też co fajne, patrz teraz. Fajnie boka, to teraz przegięcie, ale możecie boka zrobić, dlatego to jest super rzecz, bo w wielu samochodach jest tak, że kontrolę trakcji możecie ograniczyć, ale ona i tak będzie czuwać. No tutaj dużym plusem jest też to, że macie szperę mechaniczną, czyli krótko mówiąc, zaraz zresztą pokażemy, obydwa koła w pewnym momencie zaczynają się kręcić z tą samą prędkością. Hubert próbował zrobić swoim Dodge'em ten łuk bokiem i absolutnie się to nie uda, z tego względu, że po prostu mechanizm różnicowy rozkłada tak moc na poszczególne koła, że on się po prostu, jedno koło się kręci szybciej, drugie wolniej. I może teraz nam się uda tańszy gaz dodać i na końcu znowu za dużo. Troszkę za dużo, niestety. Słuchajcie, teraz Wam pokażemy, na czym polega tak naprawdę działanie szpery mechanicznej. W Camaro mamy, dzięki temu możemy tak zwane to rondo wziąć bokiem. Dla porównania, zobaczcie, żeby było to fajnie pokazane, jedno koło stoi na twardym, może nie śliskim podłożu, drugie stoi na tej płycie poślizgowej. Zobaczycie, jak się zachowuje jedno koło względem drugiego. To samo spróbujemy u Huberta w Dodge'u. Będzie prosty przykład na to pokazać, jak, na czym to polega. To co, Hubert, próbujemy? No jasne, że próbujemy. Dobra, zobaczymy. Gorzej jak się okaże, że ty też masz perę, nie? To ciekawie będzie wtedy. Bo nie wiem, czy masz perę, w zasadzie nie sprawdzałem tego. Zobaczymy. Mamy to, teraz zobaczymy, zrobimy próbę Huberta samochodem, zobaczymy, czy Hubert ma szperę, czy jej nie ma, czy ma zwykły mechanizm różnicowy. 3, 2, 1, tak. Huberta auto, tak jak było widać, właśnie mechanizm różnicowy działa na takiej zasadzie, że koło się będzie kręcić tam, gdzie jest
nie, i przyczepnę właśnie podłoże. I dlatego, biorąc załóżmy rondo bokiem, nie uda się wam to z tego względu, że po prostu jedno koło kręcić się będzie szybciej, drugie wolniej. Teraz już wiem na pewno, że spery tu nie ma. Więc Hubert, bo rondem boka nie zrobię. Szkoda. Tak, możesz zapomnieć o robieniu ronda bokiem. Dobra, to próbujemy Huberta dodżem zrobić tak zwane rondo bokiem. Zobaczymy, czy wyjdzie. Trzeba wyłączyć zupełnie kontrolę trakcji. Nie wyłączysz jej tu zupełnie. Dobra. Tak. Powiedzmy, sport, że mamy wyłączoną. Sport. Ja właśnie, ja to zrobiłem na włączonej kontroli trakcji. Patrz, i tu jest właśnie już różnica, że nawet skręcając, widzisz Huberto, auto, no, popatrz, nawet zawracając, to... O! Już i tutaj tak. ten samochód już wyjeżdża nam przodem. Tak. I tutaj widać, wiesz, przewagę samochodu ze szperą o charakterystyce sportowej, a jak się zachowuje zwykły cywilny samochód, nie? Dobra, no to spróbujemy, czy się nam to chociaż w kilku metrach uda. No nie ma szans. Słuchajcie, nie ma najmniejszej szansy. Mało tego, to auto nawet nie chce, nawet fragment, nie można go wprowadzić po prostu, nie, w ten poślizg. Więcej gazu, Marcin, więcej gazu, albo na manuala sobie wrzuć. O! Zobacz, miga ci kontrol na trakcji, stary. Kontrol nie będzie. Kontrol na trakcji miga. Czaisz? Założenie, że to nie jest auto sportowe, żebym, nie wiem, jakbyście próbowali, rodzinnego samochodu, rodzinnej limuzyny, nie zrobicie auta sportowego. I szkoda waszych wysiłków, próbowania, narażania się na niebezpieczeństwo gdzieś na rondzie i tak dalej. Weźcie sobie, przyjedźcie do Krosna. Tutaj dzięki właśnie uprzejmości krośnieńskiego Wordu macie możliwość spróbowania tego. Jest instruktor, gdybyście chcieli czegoś się dowiedzieć więcej. Super, czujesz, że masz bardzo samochód dobrze, rodzinny. Bardzo dobrze. No rodzinny, no to... Jaki ma być inny samochód, no? No sportowy, mamy sedan, kurde. Masz tu klasyczny sedan, tak. To, że ma napęd na tył i prawie 300 koni, no to w zasadzie nie czyni go autem sportowym, prawda? Dopiero auto sportowe byłoby wtedy, gdyby miało właśnie tą wspomnianą szperę. No i przynajmniej V8-kę jakąś pod maską. Najlepiej 6,2 litra z kompresorem, czyli wersję Hellcat. Ale może jeszcze nie dziś, może jeszcze nie teraz. Może kiedyś w przyszłości. W przyszłym roku. Niedługiej. Zobaczymy, jak się życie potoczy. Nie bez powodu jesteśmy tutaj w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie. Chcę wam tylko coś pokazać ku przestrodze. Jeżeli kupujecie samochód mocny, sportowy i nie do końca macie doświadczenie jazdy takim samochodem, a z reguły tak jest, że każdemu się wydaje, że jest mistrzem kierownicy, tak, dokładnie, a tak nie jest, no, chcieliśmy wam pokazać coś ku przestrodze. Chodźcie, zobaczcie. Tutaj jest prawdziwy egzemplarz, nie jest to podpicowany samochód, na którym widać skutki wypadku drogowego. Nie radzę przeginać. Tutaj no jest żywy przykład na to, że brawurowa jazda niekoniecznie kończy się czym? Kontrolowanym poślizgiem, tylko dokładnie, takim zderzeniem. Tutaj akurat samochód jest w zderzeniu bocznym z drzewem. Dzięki Bogu kierowcy udało się przeżyć. Natomiast po to pokazujemy, żebyście mogli zobaczyć, co się dzieje, jeżeli stracicie kontrolę nad samochodem. Dlatego polecam, jeżeli macie tylko taką możliwość, nie kosztuje to dużo, udajcie się na jakieś do ośrodków, gdzie prowadzone są zajęcia doskonalące techniki jazdy. Technikę jazdy. Dużo wam to pomoże. Unikniecie być może dzięki takiemu szkoleniu takiego zdarzenia losowego. Tutaj w Krośnie, jesteśmy w Krośnie w Wordzie, tak jak wspomniałem. Mamy możliwość jeszcze zobaczenia czego? Dachowania samochodu. Wsiadacie do takiego samochodu, jest rolka i widzicie, co się dzieje w momencie, jeżeli samochód dachuje. Kolejną rzeczą... Dachowałeś kiedyś, Marcin? Nie, dzięki Bogu nie. Ja też nie. Słuchajcie, tutaj mamy jeszcze symulator pokazujący to, jak się zachowuje ciało w momencie uderzenia w przeszkodę. Możecie tutaj przyjechać, wypróbować na własnym ciele. Jest fotel, nawet kubełkowy, także sportowy. To jest na ten symulator tutaj. Tak.
Czyli możecie sobie zobaczyć, jak zachowuje się ciało w przypadku uderzenia. Nikomu nie polecam, żeby z jaką prędkością to symuluje? Że uderzenie z jaką? 7 do 10. Od 7 do 10. Tylko? Od masy ciała. Tak, tak, to jest taka mała. Ale tu jest jeszcze waga przeciężeniowa, można sprawdzić przy przeszkodą całą. Co się dzieje? Masa ludzka, ile wtedy. Tak. Przy różnej prędkości. Dobra, czyli to jest do tego, żeby sprawdzić. Jest taka rzecz. Masa moja, chciałbym tyle ważyć, co tak, pan. Tak. Ona teraz w tej chwili przy 10 na godzinę, bo jest ustawiona 10, 121. Ale zmieńmy prędkość, jak trening zbudowany, 50 na godzinę dajmy. Moja masa jest ponad 3 tony wynosi. W chwili uderzenia przy 50. Tak, prędkości 50 na godzinę. 50 na godzinę. 50 na godzinę. Dajmy 90 na godzinę. Ona będzie... Już jest ponad około 10 ton. Coś niesamowitego. I to w zależności od ciała. Czyli co, jeżeli ja. Ale to jest bo ja ważę więcej od pana, jakbym ja stanął na tym. To będzie różnica, wiadomo, to nie. No proszę stanąć, bo było 9 ton. Pan waży 81, to jest już 10,5 tony. A w przypadku pana ile było? 9800 tyle. To Hubert, zobaczymy ile u ciebie jest, ile ton się zrobi. Ile ton się zrobi, dobra. No to tu jest 96, 12 ton. Ja ci się sumę. 12 ton. Hubert, czyli słuchaj, krótko mówiąc, masę będziesz miał taką, jakby uderzyła ciężarówka, ale masz walnięcie. Wiadomo, nie radzę się bić z Hubertem. Wiadomo, to jest przy przeszkodą stałą tak. I czołowe zderzenie. Znaczy, nie odbicie jakieś boczne, tylko coś czołowe uderzenie. Ale czołowe zderzenie z drugim samochodem? Nie, nie, ze ścianą. To by doszła jeszcze prędkość właśnie, z tego samochodu. To jest tylko, mówię, ściana, znaczy tam mamy na autostradzie gdzieś przęsła podpierające tak. W to czy uderza. Tak. Nawet na drodze słup. Jakieś, no każda szkoda... Przeszkód nie brakuje, no w każdym razie. Przestrzegam. Pamiętajmy, przy czołowym zderzeniu zawsze jest prędkość wypadkowa dwóch pojazdów. Więc przy 50, 2 auta 50 mamy w momencie zderzenia 100 na godzinę. Dobra, no to idziemy do samochodu. Broń Boże, nie odradzamy zakupu samochodów sportowych, tylko zalecamy bezpieczną jazdę. Dobra, idziemy do auta. Kończąc ten odcinek, chcieliśmy raz jeszcze podziękować Krośnieńskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego, który się mieści... Przy Tysiąclecia 7. Tak jest, w Krośnie, za udostępnienie tego toru. I raz jeszcze polecam wszystkim, chcecie się pobawić samochodem, nabrać doświadczenia, przyjedźcie tutaj wcześniej, zadzwońcie, popytajcie, czy jest termin wolny i sobie pojeździcie. Także dziękujemy raz jeszcze. Pozdrawiamy. Cześć.